Cześć, witajcie serdecznie na kanale Istrian Escape. Na kanale tym promujemy dla Was przepiękny region Chorwacji, którym jest Istria. Jak wiecie, mamy tam swoją nieruchomość, ten domek wynajmujemy dla turystów, a w tym odcinku chcemy Wam pokazać coś, o co pytaliście na samym początku, jak tylko kupiliśmy tą nieruchomość, czyli ile to kosztuje. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile kosztuje roczne utrzymanie naszego domu w Chorwacji, to zostańcie z nami. Fajnie, że przetrwaliście ramówkę. I co? Jakie mamy w domu koszty? Na pewno woda, pewnie każdy z Was płaci za wodę. Drugim będą śmiecie, smecze, tak zwane po chorwacku. Później mamy internet, ponieważ nasi goście mogą korzystać z internetu, również mogą home office'ować, więc to połączenie internetowe jest dobre. No i jest ważne, bo my też potrzebujemy internet, chociażby żeby nagrywać dla Was i dodawać te filmy, które nagrywamy. Dokładnie. Także internet jest super szybki. Później jest prąd, dokładnie. I na koniec mamy jeszcze abonament radiowo-telewizyjny. To jest 5 takich filarów tutaj kosztów, które każdy musi płacić, jeżeli posiada domek. Jak wiemy, ogrzewanie tutaj nie ma czegoś takiego jak gaz. Może w dużych miastach w Chorwacji gaz będzie spotykany, ale jednak tam, gdzie jest to wszystko na skalę w miasteczku zbudowane, to nikt tam rury z gazem nie dociągnął. Także już szczęście, jak jest woda i prąd. Więc tym oto prądem, bądź też drewnem, bo Chorwaci mają swój las, który ścinają i wtedy sobie ogrzewają, ale załóżmy, nie wszyscy posiadają las. No nie, jak mieszkasz w mieście, na przykład w Puli albo w Rijece, to raczej nie potrzebujesz lasu. Aczkolwiek mi się wydaje, że tamte domki, nawet w bloku, mogą mieć kominki i te kozy. Mogą, bo one mają dużo faktycznie na dachach. Mogą mieć, okej. Okay. Ale nie wiem, jak tam z dostępnością lasów. Widzę, że tu przygotowałaś sobie Excela. Właśnie chciałam powiedzieć, ale może zróbmy taki myk, żeby nam się łatwiej tutaj te dane pozyskiwało. I tutaj złóżmy go. I tak, rozliczenie nasze, które mamy, opiewa teraz, ogarnia miesiące od września 23 roku do sierpnia 24. A czemu tak dziwnie? A ty nie mogłaś po prostu od stycznia do grudnia zrobić? Mogłam. Ale ten HEP, o którym mówiłeś, czyli opłaty za prąd, są opłatami rocznymi, które płaci się w miesiącach luty i sierpień. I to właśnie widać po rozliczeniu, że to jest największym kosztem utrzymania tego domu, więc jeżeli miałabym Wam powiedzieć, co najwięcej kosztuje, to będzie to oczywiście prąd. I sierpień, Sebastian się śmiał, że płacimy za prąd tyle, bo to miesiąc, w którym mam urodziny. I my je świętujemy oczywiście, ale to nie dlatego. W sensie naprawdę nie dlatego. No ten rachunek przychodzi Ci za pół roku w sierpniu. Dokładnie. Więc przekazuję Ci tutaj koszta, żebyś mógł się z nami podzielić cyframi. Okej. Okay. No to co ja tutaj wyliczyliśmy sobie taką tabelką. W sensie pokażemy Wam to też trochę inaczej, ale załóżmy mamy coś tutaj zrobione. Więc tak. Podzieliliśmy to na tych 5 kategorii. I teraz każdą z nich zsumowaliśmy, że cała kategoria suma, jak i po prostu poprzez miesiąc. Nasz domek używamy my, jako dla nas, w każdym miesiącu na parę dni. W sensie to nas motywuje do regularnych wyjazdów, jesteśmy w zimę na parę dni, wtedy pojedziemy sobie na narty. Na wiosnę trzeba oczywiście kosić trawę, w szczególności w miesiącu trawań, w którym to trawa rośnie niesamowicie, także tutaj na górze zalinkowany odcinek, jak Iwonka walczyła z trawą. Co trzeba powiedzieć, my również wynajmujemy ten domek dla naszych gości. Goście jednakowoż przyjeżdżają głównie w miesiące wakacyjne, gdzie pierwsze rezerwacje zaczynają się w czerwcu, a lipiec i sierpień to jest tak zwany high season i wręcz w tym roku mieliśmy cały czas chyba obłożenie. Tak. Wiadomo, że goście przyjeżdżają, wyjeżdżają, my bierzemy tam jakieś 2-3 dni na zakładkę, na posprzątanie, ponieważ albo my to robimy, podczas gdy my przyjedziemy i posprzątamy, albo sąsiedzi, którzy tutaj
pomagają nam również troszczyć się o ten domek. Co jest ważne, no nie robimy tego tak jak tam hotele z bookingiem, że ten sam dzień jest przyjazd i wyjazd, bo no nie dalibyśmy rady, więc jak już ktoś był, no to 2-3 dni jest dopiero następna rezerwacja, więc to jeszcze daleko mamy od maksymalizacji zysków, więc też jeżeli jest dużo krótkich rezerwacji, to tak naprawdę ilość dni, w których ludzie spędzili w naszym domku jest mniejsza, ponieważ dużo tych pauz wypada i w lipcu to też będzie widać, że mieliśmy więcej małych rezerwacji, a w sierpniu były długie rezerwacje. To też będzie widać w kosztach. A skoro już tak się dużo rozgadałeś o tym wynajmie i tyle, ile mamy rezerwacji i w ogóle, to mamy dla Was też niespodziankę, bo chcemy Wam powiedzieć w następnym odcinku, ile na wynajmie tego domku zarobiliśmy. Więc w tym odcinku dostaniecie koszty stałe, roczne, które nas tutaj musimy pokryć, aby ten domek w ogóle funkcjonował. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile zarobiliśmy na wynajmie, to oglądajcie następny odcinek. Dobra, no to wracajmy do tematu, bo tutaj już bardzo dużo dygresji poszło. Zaczynam od wody. Woda średnio miesięcznie wychodzi 7,35 przez tych 12 miesięcy, a łącznie za cały rok wody 88,15 euro. Jak ja tutaj widzę poprzez ten przekrój, najwięcej było w miesiącu sierpień, aż 19,34 euro, co ja tutaj muszę potwierdzić, napełnialiśmy whirlpool. Ja chciałam się zapytać właśnie, czy w komentarzach dostaniemy propozycję, dlaczego kosztowała nas woda w sierpniu najwięcej. Tak, jeżeli oglądacie nasz kanał i śledzicie na bieżąco, to wiecie, że w sierpniu, od sierpnia mamy whirlpool, który oczywiście ma swoją pojemność wody i właśnie w tym miesiącu go napełnialiśmy i to od razu możemy widzieć oczywiście na rozliczeniu, które dostaliśmy. Plus to, co powiedzieliśmy, było najwięcej długich rezerwacji, czyli maksymalizacja, jeżeli chodzi ilość faktycznie użycia naszego domku, była w sierpniu. Dla porównania lipiec, czyli więcej małych rezerwacji i brak whirlpoola, mamy 10,26 za ten miesiąc. Inne miesiące, gdzie też widać to, że się skorzysta z domku więcej niż w zimie, to jest wrzesień 2023, tam cena 8,33 za wodę i czerwiec tego roku 8,42, one są bardzo proporcjonalne, no i później wiadomo to spada, ja widzę kwiecień i maj to 6,55, a później w zimie około 4,78. To według mnie, tam jest jakiś jeden kubik, dwa kubiki, według mnie oni nie rozdrabniają się po przecinku, dlatego się powtarzają te kwoty, tak, że 6,55 i 4,78, bo tam jest opłata stała, tam jest coś u nich nieopodatkowane, ale może kiedyś w detale takich rachunków wejdziemy, może już dla bardziej zaawansowanych. Tak. Wystarczy o wodzie, mamy to już odhaczone, także woda jest. Przejdźmy być może do odpadów. Odpady. Zanim opowiesz o kwotach, to chcę Wam tutaj z tego miejsca, ja chciałam już tak dłuższy czas nagrać shorts, ale naprawdę, posłuchajcie mnie, w Chorwacji segregujemy odpady. Dodatkowo butelki są zwrotne, więc proszę Was, oddawajcie je. W marketach macie takie specjalne maszyny i wtedy dostajecie te pieniądze w takim kasyn bonie, który możecie z powrotem użyć, aby zmniejszyć koszty Waszych zakupów. Bardzo Was o to proszę, ponieważ ja, jako osoba, która głównie odpowiada w naszym apartamencie za pojemniki na śmiecie, naprawdę nie chcę więcej wyciągać butelek, które są zwrotne, z kubła na plastiki. A. Jest to bardzo nieśrodowiskowe. B. Zajmuje nam pojemność tego całego kubła, za który oddając go, co zaraz Wam Sebastian powie, płacimy. Więc proszę Was, nie róbcie tego. My już teraz nauczeni taką lekcją właśnie kilkakrotnego usuwania tych butelek ze śmieci, postawiliśmy koło naszych zbiorników ekstra taki jeden pojemnik, gdzie takie butelki zwrotne, jeżeli nie chce się Wam samemu ich oddawać, to po prostu je tam wrzućcie, my je kiedyś oddamy, bo jest to dla nas z punktu widzenia środowiskowego bardziej akceptowalne. Oczywiście, tutaj jak najbardziej środowisko. Uważam, że Chorwacja, jak na przekroju kilku krajów, które patrzymy, jest najlepiej rozwinięta, jeżeli chodzi o zwrotność butelek. Tak. Bo nie tylko oddaje się takie zwykłe szklane butelki po piwie, które były nawet kiedyś w Polsce, gdy miałeś paragon, tak? Ale no w Niemczech też to jest dobrze udoskonalone. Oddaje się oczywiście wszystkie plastikowe butelki, ale gdzie tu jeszcze wyszli krok do przodu, wszystkie butelki powinie.
W sensie jedynie tylko olej czy coś tam. Co, chcesz pokazać taką butelkę, jak wygląda? Dokładnie. Ja tutaj wejdę za kamerę raz. Kiedyś byliśmy na takiej fajnej wycieczce w miejscowości Motowun. Ten film pokażemy wam, tutaj na górze leci, bo to jest bardzo dobry odcinek. Tam w Motowunie można kupić wino i produkty z firmy lokalnej, która się nazywa Fakin. I naprawdę, jeżeli ktoś jest koneserem wina, to z pewnością ta nazwa, czyli wino Fakin, nie będzie mu obojętna. I właśnie tam możecie kupić. My sobie taką butelkę jedną przywieźliśmy pamiątkowo ze sobą. Ale to, co chcę wam pokazać, no to to właśnie, jak rozpoznać, że butelka jest zwrotna. Tu jest taki symbolik, mam nadzieję, że go widać. I tą butelkę przyjmą wam prawie każdej maszynie. Wszystkie butelki się zwraca i tak właśnie taka butelka to wcale nie musi kosztować dwa razy, czyli to, żeby ją wpakowywać do plastikowego czy też tam szklanego odpadu, za który się później wywóz płaci, to jest A, trzeba zapłacić za jej wywóz, a jeżeli ją nie wsadzisz tam, czyli za nią nie zapłacisz, a zaniesiesz do sklepu, to wręcz dostaniesz, więc podwójnie. Nie chodzi tutaj o to, że to są jakieś kokosy, bo nie są, tak? Ale robimy to dla środowiska, bo ogrom wywalanych śmieci przez turystów, z ciekawości ile jest turystów, jak Istria ma w sumie 250 tysięcy mieszkańców, to jest naprawdę mało, jeżeli ktoś zna Wrocław, to kiedyś było 500 000, a teraz już jest chyba 1 000 000, to jest jak 1/4, ćwierć Wrocławia, cały ten województwo. No i jak przyjadą turyści, to jest ponad 500 000 ludzi, więc macie podwojenie populacji. No i jeszcze taka druga populacja, która nie sortuje śmieci i wywala wszystko, no jest strasznym problemem. Także... Nie róbcie tego! Nie róbcie tego. I teraz mamy już te śmieci przedyskutowane, to mamy też ich ceny. I takie śmieci przychodzą w rachunku co 2 miesiące. Za 2 miesiące. I tam są zebrane ile tych kontenerów, których było wysłane. I później jest cena za to. U nas najczęściej się powtarza cena 19,01. 3 razy taką cenę dostaliśmy. Raz była 15,89. To chyba był jeden kontener mniej oddany. Raz 22,13. I najwięcej oczywiście w sierpniu, gdy się wszystko działo i było 28,37. I czyli po przeliczeniu tego na miesiąc, bo to jest co drugi miesiąc i te ceny są trochę wyższe, na miesiąc wychodzi nam 10,29 za śmieci średnio. Łącznie za śmieci w całym roku 123 euro z groszami. Pozostając jeszcze i podsumowując ten problem odpadów komunalnych, który w Chorwacji jest dużym problemem, to oprócz tego, co już powiedzieliśmy, to dodatkowo musicie sobie też zdawać sprawę, że takie miejsce miejscowości jak właśnie Boljun czy Plomin mają swój harmonogram wywozu śmieci. I to nie jest tak, że na przykład codziennie te śmiecie są odbierane. Odpady zmieszane w Boljunie są odbierane raz w tygodniu w piątek i jeżeli na czas nie wystawisz swojego pojemnika w wyznaczone miejsce, no to kisisz się z tymi śmieciami no jeszcze jeden tydzień, a odpady takie jak plastiki czy papier są odbierane przynajmniej w Boljunie tylko i wyłącznie raz w miesiącu. Dostajemy od właśnie firmy, która się nazywa Usługa i zajmuje się wywozem odpadów, zawsze taki roczny harmonogram i tam musimy bardzo skrupulatnie uważać na daty, żeby żadnego z wywozu nie ominąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o śmieci plastikowe, które jak wiecie są problematyczne i szczególnie przy wysokich temperaturach mogą być dosyć nieprzyjemne. No zmieszane również. Ale zmieszane są raz na tydzień, więc to się dość szybciej usuwa. Tak. Temat śmieci zamknięty? Zamknięty. Posprzątany? Tak. Dobrze. Na czysto. Jedziemy teraz z prądem. O. Prąd jest... są dwa rachunki co pół roku. I tutaj jest ewidentnie jeden wyższy, jeden niższy. Wyższy jest ten zimowy. Co my tutaj używamy prąd? W zimie, mimo że nas nie ma, to my zostawiamy taką elektryczną grzałkę utrzymującą około 13 stopni w domu, aby ten dom nam nie zamarzał. Pierwszego roku, pierwszej zimy jak przyjechaliśmy, to był 22, początek samego kanału, i przyjechaliśmy i nasz dom był zamarznięty. W sensie ściany były zamarznięte. Grzaliśmy wtedy na 4 grzałki wszystko, a był mróz niesamowity. No i po 3 dniach takiego grzania woda spłynęła po ścianach. Tak. Więc... W sensie widzieliśmy takie ciurki wody, które leciały.
No i wtedy tak. Pamiętam, że spaliśmy w czapkach, szalikach, bluzach, te swetrach i grzałki na nas dmuchały. To była naprawdę taka spartanka. Ale co trzeba przyznać, nie pochorowaliśmy się i mamy pamiątkowe zdjęcie, więc może pokażemy, jak właśnie wyglądała ta nasza pierwsza noc w tym domku. Zamarzniętym całkowicie. Taki domek, oczywiście nie ogrzewany, jeżeli temperatury będą spadać nam poniżej zera, to zamarznie. I on sobie tak zamarzał regularnie przez tych, nie wiem, może od zawsze sobie tak zamarzał w zimie, jeżeli nie był używany. I to, co pamiętacie z pierwszych odcinków budowlanych, to my co? Odbijaliśmy bardzo dużo tynków. Tam było w ogóle wale tynki, taki odcinek. Był, no. Też możemy pokazać go jeszcze raz, tak możemy tutaj. I chodzi o to, że te ściany nam przez to zamarzanie i popuchły, popękały i ten tynk trzeba było rozwalić. Okej, kamienie są bardzo wytrzymałe, one to przeżyły bez problemu, ale no tynki wtedy wymienialiśmy i od tego się zaczął nasz remont. Na szczęście u góry dom nie obrywał tak mocno tą wilgocią, no ale jednak lepiej, żeby tego nie było, więc my na zimę ogrzewamy i wtedy nawet czy przyjeżdżając, no to ten start jest o wiele lepszy, no bo nie zaczynamy z około 0 czy 3 stopni, tylko z 13. Tak. I okej, wiadomo, trzeba dogrzać. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pieniążki i tam chce mieć na 20 cały czas, może, ale to wtedy dmucha prądowym ogrzewaniem cały czas. Ja myślałam, że pieniędzmi takimi. A można też pieniędzmi. Dobrze, więc prąd. Za zimę, całą zimę... Ale poczekaj, no powiedziałeś, że ogrzewamy go statycznie do tych 13 stopni. Jakie mamy jeszcze źródła, jakie mamy jeszcze odbiorniki prądu? Z czym się tutaj wiążemy? Klimatyzacja, czyli w lato klimatyzacja. Tak. No wiadomo, gotowanie wszystkie. Kuchenka, piekarnik, czajnik elektryczny. Lodówka, pralka. No Whirlpool jeszcze chyba tutaj nie mało wchodzi, bo on dopiero od sierpnia jest, więc w ostatnim miesiącu się lekko załapał. To jeżeli będziemy wiedzieć później. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słucham. Boiler. Boiler, ogrzewanie wody. W obu apartamentach woda podgrzewana jest za pomocą boilera, więc my dostajemy zimną wodę, dlatego też cena wody wydaje Wam się stosunkowo niska, ponieważ ogrzewamy ją sami prądem, za który płacimy oddzielnie. Dokładnie, czyli tamto była cena tylko i wyłącznie zimnej wody, to co było 7,35, a tutaj mamy prąd, czyli koszt również ogrzania tej wody do jej użytku. I tak oto miesięcznie wyszedł nam prąd średnio 31,54, co już jest zdecydowanie więcej. Dzieląc go na miesiące zimowe, w których średnio było 43,24 i miesiące letnie, w których średnia była 19,83. I teraz rachunek zimowy był łącznie na około 260 euro, a letni na 119. Tak się nam to podzieliło. Tak, jest to zdecydowanie duży koszt, znaczny koszt, który mógłby być jeszcze większy. My pracujemy, żeby tą zimę usprawnić coraz lepiej. Już mamy jakieś tam dwa panele gdzieś przyczepione i taką małą grzałkę, którą testujemy, jak to można faktycznie ze słońca ogrzewać. I ten projekt będziemy zdecydowanie rozwijać tak, aby to chociażby niezamarzanie było realizowane z energii słonecznej. Jadąc dalej, no to z prądem kojarzy mi się tutaj internet. Bo jak już masz prąd, to możesz sobie router kupić. I różne. I nawet podłączyć. Kurde. I różne tutaj firmy rozpatrywaliśmy, bo jest tam kilku przedstawicieli internetu. Dostawców. Tak. Ale niektórzy nie dostarczają tak dobrego internetu jak inni. Dokładnie. Co tutaj, jaki mamy problem? Problem, to jest takie dobre słowo. Nie lubię tego słowa. Wyzwanie mieliśmy. Tak, chodzi o to, że to są kamienne domki, po prostu stoją koło siebie i każdy rodzaj instalacji, który ma być tam przyprowadzony, no nie jest to tak łatwo. Wiadomo, żyjąc w mieście, światłowód podłączony do bloku, to jest wszystko zrobione. U nas nie było jakiejkolwiek instalacji, ani telefonicznej, ani internetowej. Jeszcze się nie porwaliśmy na organizację takiego podłączenia fizycznego. I to, co my się zdecydowaliśmy jako początkujący mieszkańcy, użytkownicy chorwackiej nieruchomości, to po prostu kupiliśmy taki internet mobilny. Internety mobilne mają to do siebie, że są limitowane. Czyli tak jak macie telefon, no to ileś jest tych gigabajtów i on się kiedyś kończy. Taki internet kupiliśmy oczywiście bez połączeń po to, żeby go wstawić w router. Router musi być taki, który może przyjąć kartę SIM, więc ten router też jest troszeczkę droższy.
No i najważniejsze dla naszych gości, aby prędkość była jak najwyższa i żeby się nie kończył. Znaczy, no, nie kończy się, internet się nie kończy, tak? No. On zwalnia. No, no tak, ale żeby to zwolnienie się praktycznie nigdy nie wydarzyło. Nie wydarzyło, tak. Dokładnie, więc my wzięliśmy największy, najdroższy pakiet internetu. Dostępny na rynku. I z sieci, bo to też wpierw robiliśmy testy na naszych telefonach, różnych odbiornikach, tak. Która sieć u nas najlepiej odbiera. Bo to też jednak w tych kamiennych domkach to bardzo duże bywają problemy, więc wpierw było wybór tej sieci, a później już w zasadzie no, jesteśmy skazani na tą sieć, no bo inne nie odbierają, więc co z tego, że tamta ma taniej, jak działa połowę wolniej. Więc to też nie spełni żadnych tutaj usług. U nas wyszło, że Telemach był najlepiej odbierał, tak. Więc no dobra, no nawet nie chodzi nam, że lubimy Telemach, bo to nie jest żadna reklama, tylko po prostu taki był wybór. Inne byłoby po prostu połowę wolniejsze. Tak. I tyle. Więc mamy ten Telemach, no zdzierstwo strasznie drogie i za ten praktycznie niekończący się internet mobilny płaciliśmy przez większość roku 23-24 29-13. Tak. Co nam się jeszcze podniosło od lipca na 31-23. Więc sami możecie napisać w komentarzu, jak drogo jest to w porównaniu do polskich internetów. Wydaje mi się, że drogo. No i płacić trzeba co miesiąc. Co miesiąc nie zużywamy tego, ani nikt tego nie zużywa, ale umowa podpisana. Więc to jest jeden z takich kosztów, które są, bo muszą być. Tak, i on ma tutaj naprawdę, to jest druga najdroższa rzecz, tak. Bo jest w zasadzie tylko 20 euro tańsza niż ten prąd na cały rok. Więc, no i jeżeli chcecie mieć taki domek, no i w zasadzie go sobie mieć dla siebie i macie swoje dane mobilne i nie myślicie tutaj o gwarancji internetu, tak. Dla waszych gości, no to w zasadzie to jest pierwsze, co gdzie można oszczędzić. Tak. W sensie u nas to jest 354 euro za cały rok za ten internet. Tak. Ale jeżeli przejeżdżacie przez Istrię i macie akurat zero internetu mobilnego, to przyjdźcie na kawę, możecie sobie też pokorzystać, mamy internet. Oprócz kawy dostaniecie też możliwość surfowania. Oczywiście, oczywiście. I później kolejny koszt, w zasadzie ostatni koszt z tych takich stałych, no to jest abonament radiowo-telewizyjny. No też zdzierstwo po prostu. No i tutaj czy się chce, czy się nie chce, trzeba płacić. Pytaliśmy się sąsiadów, też płacą. To nam przyszło gdzieś w międzyczasie. To nie jest tak, że kupiliśmy dom, oni od razu wiedzieli. Tak. Gdzieś tam kiedyś, prędzej czy później wpadli na to, żeby wysłać do nas list. No i spytaliśmy się sąsiadów, no ponoć wszyscy płacą. No, jako że też, no... Nie uważam się za jakiegoś cwaniaka. Jest tu jakiś cwaniak? Który by tam, nie wiem, nie płacił. Za mało się znamy tutaj na Chorwacji czy ten, więc po prostu płacimy skrupulatnie abonament radiowo. Ale mamy telewizor, w sensie w apartamencie, mamy. Który możecie u nas wynająć, mamy telewizor i mamy chorwackie kanały. I nawet jest muzyczny kanał. Nawet jest muzyczny kanał, dobra muzyka, jak była Eurowizja, jak co, wszystko jest, w sensie naprawdę można oglądać, więc ja uważam, że powinno się płacić, skoro korzystamy z tej usługi. Tak. W dolnym apartamencie telewizora nie mamy, może sobie zamontujemy kiedyś indziej, ale no, korzystamy. To tak samo no, w Niemczech się no, płaci nie często, bo i to my... jeszcze więcej. W Niemczech się płaci? No. Jeszcze 53 euro, ale za 3 miesiące. Aha, czyli po 17 czy 18 no za miesiąc, a tu się płaci 10,62. A ciekawa jestem, czy w Polsce jest opłata. Napiszcie nam w komentarzu, ja nie wiem, wiesz? Jak tam się aktualnie z tym abonamentem, właśnie. Czy ludzie płacą, czy nie płacą, co tam oni o tym sądzą. No nic, 10,62 jest to w Chorwacji, więc średnio 10,62 i łącznie 127,44. Wychodzi to drożej nawet niż śmieci. Czyli najtańsza woda, później śmieci, później abonament radiowo-telewizyjny, później mamy nasz internet i później jest najdroższy prąd. Więc zatem lądujemy na łącznie, rocznie wydanych tutaj kosztach 1071. No właśnie, bo chciałam powiedzieć o szczegółach, ale wiesz co przyszło mi teraz na myśl? Że my kiedyś zapłaciliśmy jakąś taką jedną opłatę na utrzymanie rzek. Tak, ale ona nie jest, bo tu mamy te, co się rozliczamy regularnie. Tak, tak, faktycznie, tak. Ty za wodę jakąś płacisz za kwartał 5 euro. Coś takiego. Nie czyli... za wodę, tylko za rzeki i jeziora. Za to, że z naszego patio czy rynny taka woda... Gdzieś tam w swojej wędrówce napotyka no. Na którąś z rzek bądź jezior, nie mam pojęcia. Ale to była jakaś taka bardzo symboliczna opłata. 5 euro za kwartał plus minus. No dobrze, więc to 4 razy 5, 20 coś, no. No.
Okay. Rocznie. Czyli można trzeba by zaokrąglić do 1100. Bardzo dobrze, że powiedziałeś, więc to jest mniej więcej koszt, z którym my tutaj rozmawiamy. Jeżeli chodzi o te wszystkie media i opłaty stałe, około 1100 euro. Jeżeli chodzi o przeliczenie na miesiące, ale to ma jedynie sens, jeżeli rozbijemy ten HEP per miesiąc, to wtedy najdroższym miesiącem wychodzi nam wyszedł październik. Październik wyszedł nam największym miesiącem, a dlaczego tak było? Bo już prąd był droższy, zimowy i tutaj widzę, że wysokie śmieci, bo jeszcze mieliśmy w zeszłym październiku paru gości. Czyli było więcej zużycia śmieci i ten prąd wyższy zimowy nam tutaj wpadł. To jest 111 euro za październik i mam 109 za aktualny sierpień. Sierpień ma niższy prąd, ale miał wszystkie inne zużycia większe. Jeszcze co warto dodać, jest podatek od tego, że macie domek wakacyjny. Tak jak przyjeżdża się do, jest ten taki city tax, jeżeli jesteście na wakacjach w Chorwacji, to się nazywa taki no, podatek wakacyjny. I my, jako że nie jesteśmy zameldowani na stałe, nie jesteśmy rezydentami, to jest to brane pod uwagę, że my taki city tax musimy płacić. My, jako że mamy ten domek. To nie wiąże się z usługą wynajmowania domku dla kogo innego, bo tam to jest rozwiązywane jeszcze inaczej, ale my za nasz domek, za nas musimy zapłacić i to się płaci u nas w gminie. Czyli każda gmina jeszcze ma swój ten city tax. Dubrownik będzie miał wysoki, a jakieś mniej zamożne miejsca będą miały niższy. U nas gmina Lupoglaw nam policzyła 3 euro z metra kwadratowego. Czyli nasz dom jest na planie jako 50 metrów kwadratowych podstawy i to jest 3 razy 50, to jest 150. I to się deklaruje w deklaracji podatkowej i to się płaci raz do roku taką opłatę. Oprócz tej opłaty i tych kosztów stałych, kosztów za media, które Wam w tym odcinku pokazaliśmy, w związku z tym, że dom wynajmujemy, skategoryzowaliśmy go i robimy to wszystko legalnie, goście, którzy do nas przyjeżdżają, dostają oczywiście też rachunek za pobyt, to mamy naturalnie dodatkowe koszty związane z tym stricte wynajmem. Z tych kosztów musimy się rozliczać i dlatego dzierżę tutaj taki wielki segregator, ponieważ od początku taką procedurę i takie rzeczy robimy. I jeżeli jesteście zainteresowani, jakie koszty są związane z wynajmem, czyli jakie podatki płacimy, jakie dodatkowe opłaty, to oglądajcie nasz kanał dalej, ponieważ jednym z kolejnych odcinków również i to chcemy Wam pokazać i chcemy Wam powiedzieć, ile na takim sezonie letnim 2024 roku zarobiliśmy. Więc zapraszam Was do subskrypcji. Jeżeli klikniecie w dzwoneczek, to będziecie widzieć, że dodajemy nowe filmy i być może któryś będzie właśnie tym, który Was zainteresuje. Dajcie nam komentarz bądź łapkę w górę, ponieważ to nie tylko motywuje nas dalej do dalszej pracy, ale pokazuje, poszerza nam zasięgi i być może Wasi znajomi odkryją nasz kanał, przez co będziemy mogli dotrzeć do większej ilości osób i opowiedzieć im troszeczkę nie tylko o wynajmie domu, o nieruchomościach w Chorwacji albo o tym, jak fajnie spędzić czas na Istrii. Także śledźcie nas dalej, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.